Za chwilę rozmawiałam z Julią Roberts, więc za chwilę premiera tego wywiadu w najbliższy weekend. Rozmawiałam z Robertem De Niro i Sylwestrem Stallone. To był naprawdę fantastyczny, cudowny wywiad z dwoma legendami, każdą trochę z innej beczki, bo Sylwester Stallone jest taką gwiazdą popkultury i takim symbolem takiego pierwszoligowego, ale komercyjnego amerykańskiego kina, no a Robert De Niro jest absolutną legendą. Tutaj pojawiają się w takim filmie, gdzie grają dwóch wypalonych, podstarzałych bokserów, którzy stają do ostatniego pojedynku i trochę takie puszczają oko do publiczności. Stallone odnośnie swojej roli w Rockim, a De Niro odnośnie swojej roli we Wściekłym Byku. I to jest takie niesamowite, że 60-paroletni facet Stallone i 70-paroletni De Niro nagle potrafią sobie po prostu zrobić dowcip z samych siebie. Jaki to trzeba mieć ogromny dystans do siebie, jakie poczucie humoru. Ja podziwiam amerykańskie gwiazdy takiego kalibru jak oni. Mówisz o panach, a co z Julią Roberts? Jaka ona jest? Julia Roberts jest cudowna, fantastyczna, przesłodka, uśmiechnięta, z ogromnym dystansem do siebie, inteligentna. Mam nadzieję, że dostanie nominację do Oscara za ten film, przy okazji którego z nią rozmawiałam, Sierpień w hrabstwie Osage. Ten film będzie miał premierę za tydzień już u nas. Za tydzień czy za dwa tygodnie. Także bardzo mocno czekam też na nominację do Oscarów. 16 stycznia będzie wiadomo. Mam nadzieję, że dostanie nominację, chociaż nominację.